Witam Was w czwartej części. Ciśniemy od razu. Skończyliśmy ostatnio na frazie, czyli był 14, 10 i 13. To wracamy do pierwszym palcem do 10 i robimy slide. Raz, dwa, następnie wchodzimy trzecim palcem na 10, czyli 10, 8, 10, 11. 10, 8, 10, 11. Patrzcie na palce, bo to jest ważne. I tutaj 7. A kolejnym dźwiękiem będzie tutaj na 5 progu po przesunięciu slajdem. Mamy. Jak widzicie, dwa slajdy tu i tu w oktawie. Ok, kolejny temat to od po skippingu od oktawy, czyli 8 próg, pierwszy palec na 5, drugi na 7. Specjalnie już sobie ustawiam palce. 9, pull-offem 5 i 7. Czyli jeszcze raz 8, 5, 7, 9, 5, 7. Fraza. 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Jest nieźle. Następnie przechodzimy też znowu oktawę. Tutaj mamy 10 próg, 4 palcem i gramy 10, 7. Następnie 9, dobrze. 10, 7, 9, 10, 7. I drugim palcem zagramy sobie próg 9. Czyli mamy 10, 7, 9, 10, 7, 9. Ok, teraz 11 próg i 7. Oczywiście pulo. Teraz będzie ciekawie. Trzecim palcem, bardzo ważna rzecz. Trzecim palcem zagrałem próg 10, a czwartym 12. To jest ważne. Czyli 11. Mamy tutaj 7, 10, 12 i teraz pierwszym będzie pull off na 9 i 10. Mamy to. I teraz podciągnięcie 12, opuszczenie o pół tonu i mamy, tak to będzie brzmiało. Następnie 7, pusta, 8, pusta, 12 i przesunięcie z obojętnie którego miejsca chcecie do 7 progu na strunie D.